Jezus Chrystus miał 33 lata, gdy zmarł. Mozart miał 35 lat, gdy zmarł. A ja mam teraz 34 lata. I to mi dało do myślenia. Widzicie, jestem w takim wieku, w którym głupio mi traktuje się siebie jako dorosłego. Oczywiście w kontekście prawnym, czy tego jak widzi mnie społeczeństwo, to jestem niezaprzeczalnie dorosły. Ale ja to widzę tak. Od 20 do 25 znam bardzo niewiele osób, które nazwałyby się dorosłymi. Od 25 do 30 sprawy mają się trochę inaczej, ale generalnie ma się fory. Powoli uczysz się bycia dorosłym, ale jeśli trzeba, czasem zagrasz kartą młodziaka. Od 30 do 35 to ten dziwny okres, kiedy czujesz, że nic się nie zmieniło, ale uzmysławiasz sobie, że tak wygląda dorosłość. A potem to już nie wiem jak jest. To dopiero zobaczę. Żyjemy w społeczeństwie, które zapomniało o jakichkolwiek rytuałach inicjacji. Nikt nas też nie pasuje do dorosłych. Do dorosłości trzeba samemu dorosnąć. I tu pojawia się to głupie uczucie, o którym wspominałem na początku. Głupio jest o sobie powiedzieć, że jest się dorosłym, bo cały czas czekasz, jak ktoś cię jakby to tak mianuje, tak? Jakby cały czas czekać na jakiś moment przejścia, na jakieś objawienie, ale gdy to nie przychodzi, to musisz jakby wziąć sprawę w swoje ręce i samemu się w głowie swojej mianować, stwierdzić sobie, że to jest już to. To znaczy nie musisz, ale moim zdaniem jeszcze głupiej kurczowo trzymać się młodości, aż do momentu, kiedy staje się to po prostu śmieszne. Jeśli nie niesmaczne. W większości kultur na świecie istnieją cechy, którymi charakteryzuje się osoba dorosła. Są to cechy typu niezależność ekonomiczna, zdolność do samokontroli i adekwatnej samooceny, przyjęcie konkretnej roli w społeczeństwie, gotowość do poświęceń dla innych, proaktywna orientacja do życia, czy dzieci. Posiadanie dzieci. Są to cechy, które w miarę łatwo u siebie stwierdzić bądź nie, jakieś kryterium, którym można się kierować, ale jak dla mnie jest jeszcze coś, dużo mniej namacalnego, co trzeba w sobie wykształcić na ścieżce do dorosłości. I tą rzeczą jest stworzenie sobie takiego systemu wierzeń, jakiegoś systemu prawd, którymi będziesz się kierował w życiu, bo jeśli samemu sobie takich prawd nie stworzysz, to społeczeństwo na pewno jakieś ci narzuci. I to jest to najgłupsze uczucie. Najgłupsze uczucie jest to, że musisz jakby sam sobie zaufać, mimo że nie masz pojęcia, co robisz. Ale musisz sobie pomyśleć, że wszyscy inni na tej planecie też nie mają pojęcia, co tak naprawdę robią, więc to jest jedyna ścieżka. Tym zawiłym sposobem wracamy do naszych przedwcześnie zmarłych postaci. Ani Jezusa, ani Mozarta, ani Bruce'a Lee, Gagarina, Ayrtona Senę nie traktowałem nigdy inaczej niż jako dorosłych. I wszyscy oni mieli już jakieś opinie i coś do powiedzenia. Tak więc tym kryterium wieku i ja muszę już w swoje wierzyć. Gdybym miał umrzeć teraz, to są moje dotychczasowe prawdy o życiu. Moich 5 dorosłych wierzeń. Jeszcze tylko taka króciutka adnotacja, że kieruję się tu zasadą strong opinions weakly held, czyli mocne opinie, luźno trzymane. Warto stać czynami za swoimi opiniami i nie bać się ich bronić, ale jeśli pojawią się dobre dowody przeciwko naszej teorii, to nie trzymać się jej kurczowo tylko dla zasady, tylko mieć zdrowy rozsądek i odwagę, żeby ją przemyśleć od nowa.
Dobra, już tyle było o tym umieraniu, że od tego tematu zaczniemy. Wierzę, że nie da się optymalnie żyć, jeśli się nie myśli od czasu do czasu o śmierci. Im jest się doroślejszym, tym ma ona większe znaczenie w życiu. I moim zdaniem warto o niej myśleć na dwa sposoby. Pierwsze to pamiętaj, że życie jest za krótkie na bullshit. I nie mamy dosłownie czasu, żeby marnować go w nieodpowiednich związkach, w złych pracach, bo potem umieramy. I jakby ludzie często wpadają w taką pułapkę myślenia, że jakby dostają jakąś próbę generalną, że mogą sobie testować opcje w życiu, ale trzeba pamiętać, że nie ma takiej próby, że to już jest to. To już jest spektakl. A drugi to, że nie ma co życia brać zbyt serio, bo i tak wszyscy zginiemy w zupie. I serio, jak się to jakby tak przyswoi, to można dużo odważniej żyć i trochę mieć mniej stresu, no bo naprawdę to taką ulgę trochę powoduje. Zdejmuje presję bardziej, o. Jednym z głównych tematów, z jakimi człowiek się mierzy na początku dorosłości, to poczucie bezpieczeństwa. W sensie taka chęć panowania nad swoim życiem w stopniu, który już wiem, że jest niemożliwy. I teraz im bardziej gonimy za poczuciem bezpieczeństwa w takim świecie, na którym jest pełny chaosu, tym bardziej wpędzamy się w spiralę stresu. Pewna doza rezygnacji jest w życiu potrzebna. A słusznym podejściem będzie pielęgnowanie komfortu z niepewnością, która zawsze jest częścią przyszłości. Dorosłe życie powinno charakteryzować się zwiększoną pewnością siebie. I tutaj wierzę, że pewność siebie wypływa z naszej postawy w stosunku do porażek, a nie sukcesów. Innymi słowy, nie nabieramy pewności siebie odnosząc sukcesy, tylko robimy to przestając bać się porażek. I dlatego ważne jest, żeby w latach 20 swojego życia dużo próbować, ryzykować, zmieniać pracę, podróżować na skraju bankructwa, chodzić na randki, jak cię stresują, żeby znieczulić się na przegrywanie i zobaczyć, że świat się nie kończy, jak upadniemy. Trudne wybory, łatwe życie. Łatwe wybory, trudne życie. Zbliżając się do dorosłości, mamy coraz więcej poważnych decyzji do podejmowania. I teraz trudne wybory, takich rzeczy, których boimy się zrobić, jakieś ciężkie rozmowy, zobowiązania, motywowanie się do działania, to są rzeczy, które poprowadzą nas w kierunku łatwego życia. A pójście na łatwiznę będzie nas prowadzić w kierunku ciężkiej życia.
Jest jedna rzecz, o której mądrzy dorośli ludzie mówią od zawsze, piszą o tym w mądrych dorosłych książkach, że ani pieniądze, ani związki, ani pozycja społeczna nie przyniosą nam szczęścia, jeśli to wszystko będzie podminowywać nasz własny charakter. Wiecie, ile jest takich starych, zgorzkniałych dziadów, którzy tak naprawdę dużo się dorobili, ale sami sobie zatruwają życie swoim własnym charakterem i ja nie chcę się takim stać. I teraz ja myślę, że powinniśmy jak najszybciej zacząć pracować nad swoim charakterem, jak tylko wchodzimy w dorosłość, ponieważ to, jaki będzie mi charakter, będzie kształtowało doświadczenie naszej rzeczywistości. Gumisie? Gumisie to jest, to mają takie wielkiego ptaka i takiego małego, a ten duży ptak zabija ludzi, wiesz? Ktoś mógłby powiedzieć, że dorosłość to tylko łatka. Koncept bez znaczenia. Jeśli spojrzymy na to tylko w kategoriach tego, ile kto ma lat, to rzeczywiście tak jest. Możesz być tak samo głupi w wieku 60 lat, co 20. Dorosłość nie ma nic wspólnego z wiekiem. Dorosłość to życiowa postawa odpowiedzialności. Sprawia, że lepiej nam się ze sobą wspólnie żyje. Bycie dorosłym ułatwia innym dorosłym życie z tobą. Ale pamiętajmy też o jednym. Jeśli jakiś dorosły utrudnia ci życie, przypomnij sobie, że był on kiedyś takim małym dzieciakiem. To na przykład ja. No jak można się na niego gniewać? To moja żona. Jak ją tak sobie zwizualizuję, nie da się jej nie kochać. Chodzimy po planecie, na której wszyscy tak zaczynaliśmy. I naprawdę nie wiemy, co tu tak naprawdę robimy. Powinniśmy wymagać od siebie nawzajem dorosłości, ale zawsze pamiętając o sporej dozie zrozumienia dla tych dzieciaków, które gdzieś tam w nas tkwią. Jeśli uważasz, że to, co Marcin robi tutaj na YouTubie, jest dobre, rozważ dołączenie do jego grona patronów. Zyskasz dostęp do ręcznie robionych przez Marcina broszur, które wychodzą co 50 patronów. Teraz dostępne są już dwie, a kolejna za 27 patronów. Dostęp do wystąpień live, w których Marcin opowiada o kulisach produkcji swoich filmów i do listy polecanych książek. No i najważniejsze, wesprzesz go w produkcji kolejnych filmów. Od teraz wsparcie nieco miesięczne, lecz od jednego filmu. Zapraszam. Link w opisie.